Kochani uczniowie, szanowni rodzice, drodzy nauczyciele i pracownicy szkoły, za nami kolejny rok szkolny. Rok wyjątkowy, wymagający od nas kreatywności, cierpliwości i wytrwałości. Rok rozdarty na czas przed pandemią i czas pandemii. Po raz pierwszy w historii szkoły musimy pożegnać się w taki sposób. Bez osobistego spotkania, bez uścisku dłoni czy wymiany uśmiechów. Jest to słodko-gorzka chwila, ponieważ z jednej strony udajemy się na odpoczynek, z drugiej pozostaje uczucie niedosytu, niedopełnienia. Musieliśmy jako społeczność szkolna poradzić sobie z wieloma nowymi wyzwaniami, związanymi z nauczaniem zdalnym, z przymusową izolacją, z obostrzeniami sanitarnymi, z lękiem, niepewnością, co będzie dalej. Ufam, że nam się to w ogromnym stopniu udało, dzięki współpracy, zaangażowaniu i zdolności szybkiego uczenia się. I choć nie wszystko zadziałało idealnie, mam nadzieję, że kończymy ten rok pozytywnie. Kochani uczniowie, gratuluję Wam wielu sukcesów, wielu wysokich wyników nauczania. Mimo tego, że te ostatnie miesiące wymagały od Was wyjątkowej mobilizacji i motywacji. Życzę Wam udanego odpoczynku. Spędźcie ten czas na zabawie, na rozwoju, ale przede wszystkim, proszę Was, pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie. Ósmoklasiści, dla Was to był ostatni rok w naszej szkole. Rok trudny, któremu musieliście sprostać. Wiem, że zrobiliście wszystko, aby ten rok zakończyć pozytywnymi ocenami, żeby jak najlepiej napisać egzamin ósmoklasisty. Dziękuję Wam za to i mam nadzieję, że wspominając lata spędzone w Ostrowskiej Jedynce, będziecie pamiętać tylko te dobre chwile swoich wspaniałych wychowawców, nauczycieli, którzy pomagali Wam rozwijać Wasze pasje, talenty. Życzę Wam, abyście na swojej nowej drodze, w swoich nowych szkołach, w dorosłym już później życiu, osiągali same sukcesy, byście byli dobrymi ludźmi i byście sławili imię Ostrowskiej Jedynki. Szanowni rodzice, bardzo chcę Wam podziękować za ten czas pandemii zwłaszcza, za Waszą wyrozumiałość, cierpliwość, za umiejętność szukania kontaktu i podtrzymania tego kontaktu, za to, że potrafiliście wskazać nam to, co nie wychodzi, że potrafiliście powiedzieć nam, jak poprawić nasze relacje z uczniami, ale też, że byliście dla nas ogromnym wsparciem. Dziękuję Wam serdecznie za to. Drodzy nauczyciele, ten rok był naprawdę trudny, ale daliśmy radę. Wiem, że wymagało to od Was poświęcenia, solidnej i sumiennej pracy. Tym bardziej więc życzę, by nadchodzący czas był dla Was czasem odpoczynku, relaksu, abyście zregenerowali swoje siły i we wrześniu, żebyśmy mogli się wszyscy razem, i nauczyciele, i uczniowie, i Wy Państwo, moi drodzy rodzice, spotkać się już realnie na żywo w naszej szkole. Tego nam wszystkim życzę. Dziękuję bardzo za to, że zechcieliście wysłuchać moich kilku słów i do zobaczenia we wrześniu. Listen to the song here in my heart. A melody I started but can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own. Of course you won't listen.
Szanowna dyrekcjo, drodzy nauczyciele, koleżanki i koledzy. W dniu dzisiejszym my, ósmoklasiści, staniemy się już absolwentami tej szkoły. Minione 8 lat, które spędziliśmy w tej szkole, były na pewno bardzo ważnymi, a wręcz kluczowymi latami naszej nauki i rozwoju. To te mury były świadkami naszych pierwszych przyjaźni, pierwszych miłości. Te 8 lat kształtowało nasze osobowości, poglądy życiowe, wartości. Jeszcze nie tak dawno byliśmy małymi, rozkrzyczonymi dzieciakami. Na każdej przerwie graliśmy w berka lub murarza. Gdy tylko mogliśmy wyjść na dwór, skakaliśmy z radości. Pamiętam, jak chodziliśmy na lekcje informatyki do dużej szkoły i jak bardzo wtedy pragnęliśmy się w niej jak najszybciej znaleźć. Gdy byliśmy już w 4 klasie i nareszcie mieliśmy mieć sklepik, ku naszemu rozczarowaniu, krótko po rozpoczęciu roku szkolnego został on zamknięty. Doskonale utkwiły mi w pamięci nasze wybryki na szkolnym dziedzińcu podczas ciepłych dni, spóźnienie się na lekcje, ponieważ nie usłyszeliśmy dzwonka, wieczorki klasowe, na których świetnie się bawiliśmy. Niestety, pandemia koronawirusa skróciła nam nasz ostatni rok razem. Jednak mam ogromną nadzieję, że udało nam się wspólnie stworzyć wystarczająco wspomnień godnych zapamiętania. Drogie grono pedagogiczne, w imieniu wszystkich ósmoklasistów chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za te wszystkie lata, podczas których próbowaliście nam coś nabić do naszych upartych głów. Znosiliście i przymykaliście oko na nasze wybryki. Kiedy było trzeba, byliście dla nas oparciem. Wspieraliście nas w dążeniu do sukcesów, tych osobistych i tych w konkursach. Chcę też bardzo podziękować opiekunom samorządu szkolnego, którzy wymyślali i organizowali dla nas z niewielką pomocą członków SU różne akcje, wydarzenia, konkursy i dbali o to, aby życie szkolne nie ograniczało się tylko i wyłącznie do siedzenia w klasie. Niestety, wszystko ma swój koniec, ale po każdym końcu następuje nowy początek. Po wakacjach pójdziemy do różnych szkół, może nawet różnych miast. Znowu nowa szkoła, nowi ludzie, nowi nauczyciele, nowe wymagania. Jeszcze raz dziękuję i życzę powodzenia na dalszej drodze życia. Nazywam się Marysia Leszczyńska i z racji tego, że już wkrótce kończę 8 klasę, chciałabym podzielić się swoimi sportowymi wspomnieniami z minionych 6 lat, kiedy to miałam przyjemność reprezentować naszą szkołę w różnych zawodach sportowych. W 2014 roku przeprowadziłam się z Warszawy wraz ze swoją rodziną do Ostrowi Mazowieckiej. Ucząc się w stolicy, uczęszczałam do klasy o profilu pływackim. W Ostrowi mogłam dalej kontynuować swoją sportową pasję zarówno w klubie pływackim, jak i w szkole. Z pewnością mogę stwierdzić, że znacznie rozwinęłam się w kierunku sportowym w różnych dyscyplinach właśnie dzięki naszej szkole. Szkoła zapewniała nam zajęcia z wychowania fizycznego na basenie, ale także na dobrze wyposażonej hali sportowej. Nauczyciele wychowania fizycznego zawsze wspierali mnie i angażowali do różnych zawodów sportowych. Dzięki temu, kończąc szkołę podstawową, mam pewne doświadczenie i sukcesy na tym polu. Brałam udział w zawodach lekkoatletycznych, takich jak biegi przełajowe czy czwórkuj, gdzie zajmowałam dobre miejsca. Niejednokrotnie wchodziłam też w skład drużyny dziewcząt w koszykówce i siatkówce, wcześniej mozolnie trenując pod okiem nauczycieli na dodatkowych lekcjach SKS-u. Nasza szkoła bardzo aktywnie brała udział we wszystkich zawodach miejskich i powiatowych, gdzie często nie mieliśmy sobie równych. Nasza drużyna pływacka niezmiennie od wielu lat zajmuje pierwsze miejsce w Olimpiadzie Szkół Miejskich. Bardzo mnie to cieszy, że mogłam przyczynić się do tego sukcesu, biorąc udział we wszystkich zawodach. Z tego miejsca chciałabym bardzo podziękować nauczycielom wychowania fizycznego za zaangażowanie, dopingowanie i mobilizowanie do ciężkiej pracy. Dziękuję za te wszystkie ciekawe lekcje, zajęcia pozalekcyjne i wielkie serce. Dziękuję za to, że pokazaliście mi, jak walczyć i zwyciężać, jak osiągać zamierzone cele i jak być wytrwałym w swojej pracy. To doświadczenie z pewnością pomoże mi w dalszym życiu. Pewnym jest to, że wyniosę wiele wspomnień ze szkoły, w której spędziłam 8 lat. Niektóre zapadną mi w pamięci na dłużej, a niektóre na krócej. Myślę, że jednymi z tych, o których będę długo myśleć, są wycieczki organizowane przez samorząd szkolny. Na wycieczkach tych zawsze panowała niezwykle luźna i przyjemna atmosfera. Z miejsc, w których byliśmy, nauczyliśmy się wielu rzeczy. Z Muzeum Kurt Białych dowiedzieliśmy się o starszych tradycjach i zwyczajach, jakie panowały w naszym regionie. Nauczyliśmy się nawet robić tradycyjne ozdoby wielkanocne.
Ponadto w wycieczkach uczestniczyło wiele osób spoza klasy. Była to świetna okazja do integracji i poznania się z innymi uczniami szkoły. Zapamiętam też na pewno szkolne dyskoteki. Na sali gimnastycznej podczas nich muzyka nie przestawała grać. Uczniowie dobrze się przy niej bawili i spędzali czas. W holu na dole był bufet bogaty w rozmaite przekąski i soki. Niektóre były nawet świeżo wyciskane. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. W szkole wspólnie z nauczycielami często organizowaliśmy przedstawienia z różnych okazji. Każde z nich zawsze było doskonale dopracowane. Każdy z przedstawiających doskonale wiedział, co ma robić. Scenografia i ozdoby były robione ręcznie. Wyglądały zjawiskowo. Od takich świetnych przedstawień nie dało się oderwać wzroku. Wiele z nich nas nauczyło. Pozwalało zaprezentować swoje talenty, czy to muzyczne, wokalne, czy aktorskie. Treść przedstawień pokazywała nam historię naszej ojczyzny lub ważne społeczne tematy w łatwy, przyjemny i zrozumiały dla każdego sposób. Drodzy smoklasiści, w tym szczególnym dniu, kiedy wchodzicie do trochę większego, dojrzalszego świata, w imieniu swoim i wszystkich uczniów chcę podziękować Wam za wszystkie lata nauki w naszej wielkiej, a zarazem skromnej jedynce. 8 lat wydaje się wiele, a zleciały jakby pstryknięcie palcami. Te lata nauki przeobrażają się w kolejne 4 i jeszcze intensywniejszej pracy. Lecz wiemy, że zapał i zaangażowanie sprawią, że poradzicie sobie najlepiej jak potraficie. Rozłąka z nauczycielami, z którymi spędzaliście tak wiele czasu, na pewno sprawi, że zakręci się łezka w oku zarówno Wam, jak i nauczycielom. Niestety w obecnej sytuacji nie możemy pożegnać się osobiście. Na pewno pragniecie po raz ostatni przytulić Waszych ulubionych nauczycieli, usłyszeć od nich dobre słowo, wejść do klas. Nie jest to możliwe, jednak duchowo jesteśmy z Wami w tym szczególnym czasie. Do małej jedynki po raz pierwszy przyprowadzili Was rodzice. Byliście wówczas małymi dziećmi, które nie zawsze wiedziały, jak się odnaleźć w szkole, ale poradziliście sobie wspaniale. Teraz jesteście prawie dorośli. Wkraczacie w życie, które przygotuje Was do dorosłości, a nauka będzie Wam w tym bardzo potrzebna. Mimo tylu lat, mimo wielu emocji, które Wam towarzyszyły, zaczynając od smutku, kończąc na radości, mimo ocen, które bywały gorsze i lepsze, byliście i jesteście wspaniałymi ludźmi, którzy rozpoczynają w swoim życiu nowy etap. Życzymy Wam, abyście chłonęli wiedzę, która będzie Wam w życiu bardzo potrzebna, abyście zdobywali nowe doświadczenie. Życzymy także nowych znajomości, które zostaną z Wami przez resztę życia, wyrozumiałych nauczycieli, którzy w każdej potrzebie będą skłonni Wam pomóc. Życzymy też dobrych decyzji, które będziecie musieli podejmować. Wkraczając w ten nowy etap życia, będziecie mieli wiele myśli, wiele doznań. Jednak pamiętajcie, aby nigdy nie zapominać o jedynce. Abyście w sercach zawsze mieli Waszych wychowawców, którzy troszczyli się o Was przez te wszystkie lata, aby jedynka zawsze pozostała z Wami jako wspaniała, przepełniona wspomnieniami szkoła. Thank you.
Drodzy pedagodzy, dziękujemy Wam za trud i serce, za dodawanie otuchy i za stawianie coraz wyżej poprzeczki i twierdzenie: idź dalej, wyżej, potrafisz, stać cię. Za dodatkowe lekcje, na które tak niechętnie uczęszczaliśmy i za te wszystkie możliwości poprawek klasówek, a nawet kartkówek, i to po kilka razy. Za wyrozumiałość dla naszych poczynań, nie zawsze rozsądnych, i za to powiedzenie: uczcie się, ogromne szanse przed wami. Za to, że uczyliście nas patrzeć w przyszłość, nie uciekać od problemów, ale je rozwiązywać. Za to, że uczyliście nas dostrzegać innego człowieka, jego potrzeby i jego świat. Oby tolerancja towarzyszyła nam na co dzień. Za cierpliwość, którą okazywaliście, czekając na nasze prace, tak niesystematycznie przesyłane. Za to, że zawsze służyliście pomocą i wsparciem podczas czasu pandemii, o różnych porach dnia, a nawet nocy. Za to, że waszym marzeniem było wychować nas na szóstkę. Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten może być nauczycielem innych. Tak powiedział Konfucjusz. Słowa te niech będą podsumowaniem naszych podziękowań, drodzy nauczyciele, bo doskonale podkreślają czas, w jakim musieliśmy pracować. Nauczyciele, rodzice i uczniowie. Serdecznie dziękujemy pracownikom administracji i obsługi szkoły. Zawsze doceniamy Waszą pracę i wysiłek, bez którego nie byłoby czystych oraz zadbanych sal i pięknego podwórka naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy paniom sekretariatu za to, że były zawsze pomocne w sprawach kserowania prac oraz za cierpliwość co do naszych spraw typu gubienie kluczy. Dziękujemy za trud włożony w to, aby każda praca konkursowa uczniów docierała pod wskazany adres. Kochani rodzice, dziękujemy za trud i zaangażowanie, jakie wkładaliście w naszą zdalną naukę. Doceniamy Wasze wsparcie i poświęcony czas. Dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość. Bez Was nie osiągnęlibyśmy tak wiele. Sposób
zostawi mnie.